Jazda na quadzie to jest najfajniejsza rzecz, jaką można robić w ubraniu. Tu trzeba do tego na pewno zahartowania siły i energii. Taktyka jest jedna. Cały czas do przodu. To było trochę przeprawy, trochę jeżdżenia, trochę szukania. Ciekawie było, naprawdę było ciekawie. Nie, można się z kolegami spotkać, pojeździć trochę i sąsiedzi nie krzyczą, że hałasujesz kładem pod domem. Bardzo fajnie, bardzo technicznie i bardzo ciężko i bardzo dużo potu. Zaczyna się odcinek nocny, który będzie trwał 4 godziny. A czego wy się w ogóle oczekujecie po takim nocnym odcinku? Co tu ma być? Dawka adrenaliny na pewno. Dużo, ale... dużo dawki adrenaliny. Odcinek nocny to miał być odcinek techniczny. Okazał się bardzo pechowy od samego początku. Pierwszego pecha miały osoby, które w ogóle startowały i zaraz za metą trafiły w dołek i się tam wyłożyły. W nocy było kijowo. Dlaczego? Ponieważ było bardzo ciężko, były strome podjazdy i... no i noc, no. Czas mamy 1,5 godziny jazdy. No, ja jestem już po grubej, fajnej rolce. A na koniec spotkaliśmy kolegę, który po prostu nieszczęśliwie zwichnął sobie nogę. Spokojnie. Jesteś w stanie w ogóle jakkolwiek ją poruszyć? Boli noga? No, boli, to mało powiedziane. No, bo ona może być skręcona, wiesz? Zeskoczyłem, sobie poleciał, ale trafiłem w krzaki i się na krzaka zatrzymałem, a on mnie przykrył i tak niefortunnie, że szedł mi na plecy czy coś, to mnie tylko przykrył, ale nogę z tyłu miałem, jak się odpychałem. Kurwa, tak nie bardzo. Będzie żył. Do następnego rajdu się zagoi na pewno. Dla nas odcinek nocny zakończył się akcją ratowniczą kolegi, który zwichnął nogę. Musieliśmy wydobyć jego kłada z chaszczy i odstawić do bazy. Nie było to łatwe, ale jestem bardzo z siebie dumny. I na tym kończy się nasza relacja z nocnego odcinka ATV Polska. Byle do karczmy. Byleby co? Do karczmy. To są moje paznokcie czarne, specjalnie przygotowane pod ten wyjazd, ponieważ... bardzo nie lubię brudnych paznokci, w związku z czym, żebym miała komfort psychiczny, polowałam sobie na czarno i widać moich brudów za paznokciami. Ale oczywiście, po skończonym rajdzie, paznokcie są zmazywane i malowane na nowo, na ładniejszy kolor, bo to czarny taki smutny kolor, że tak powiem. Jestem jedyną kobietą, która uczestniczy w trzech edycjach. W trzech edycjach, tak wytrwałam w trzech edycjach. Ja jadę po to, żeby się pobawić. A nie po to, żeby rywalizować z facetami, pokazać im, ach, wam pokażę, jaka jestem silna i w ogóle wspaniała z tych wszystkich innych kobiet. Nie, no wystarczy, że to faceci muszą zachęcić swoje kobiety tak naprawdę. Nie zachęcił, to naprawdę mój facet. Ja też nie byłam na początku przekonana do kładu, no ale wiadomo, no, od czego jeszcze trzeba zacząć. On je przekonywał, pokazał mi się spodobało. Myślę, że jakby większość facetów też to tak podeszła do sprawy, kobiety chętnie by jeździły. My w tym roku zaczęliśmy i kupiliśmy kłady w tym roku zaczęliśmy jeździć, więc wcześniej nie mieliśmy nic do czynienia z tym sportem. Ja po prostu chciałam, zależało mi na robieniu wspólnych rzeczy razem. Takie hobby wspólne, tak? Wiadomo. No, cały ten czas razem docieramy się, też poznajemy się. Powiem szczerze, że pierwszy raz w życiu tak opitalałam, krzyczałam na mojego faceta, tutaj właśnie. Nigdy w życiu tak się nie kłóciliśmy, a tutaj się tak pokłóciliśmy. Myślę, że później jest o czym opowiadać, jest co wspominać, a takie trudne sytuacje, bo są trudne, one też się w pewien sposób łączą. Ponieważ w sumie pierwszy raz mieliśmy w ogóle nawigację i nie wiedzieliśmy, o co w ogóle chodzi. Boże, co to jest tak naprawdę? I tak, ty jedziesz, nie, tu nie jedź, zawracaj tu! Och, były emocje, ale bardzo miło to wspominam, niemniej jednak. Śmiejemy się z tego, także myślę, że głównie chodzi o zabawę, fun, po prostu bawmy się. Trochę martwisz się o nią, jak są ciężkie odcinki? Nie. Nie martwisz się? Nie, w ogóle mówię. Dawaj.
Ciamajdo. Sam w nakładzie nie pojeździsz, musi być team, musi być zespół, który cię będzie wspierał, który ci będzie pomagał, ktoś cię musi podpiąć, przytrzymać. Jak jeździsz z kimś, ja na przykład jeżdżę z synem, no to jakaś pasja razem, nie? W sumie coś robimy razem, nie? Dobra. O, ja pierdzielę. Wszystko okej? Wszystko okej. No wiadomo, że to jest sport ekstremalny, że pewne rzeczy się nie przewidzia. No jechałem i mnie ściągnęło, podrzuciło mi przód tutaj. No i później już się działo. Panowie, co na to żona i matka? Żeby nie widziała najlepiej. Zobaczy, to powie Matko Boska. Byś mi filmiku nie puszczał, bo już go nie puści więcej na rajd. To się wyjetnie. Nie no, wyślij w prywatnym, nie? Poczekaj! No do tyłu! Luzuj to! Tam, gdzie nie rozwija wyciągarka i ty... Słuchaj mnie! Nie mądruj się, zostań go, nie mądruj się, poczekaj moment. Bardzo się kłócą, tatuś z synem? No tak troszkę. Kalina, weź ją za mnie, pociągnij to! Poczekaj moment! Mariusz, słuchaj! Już trochę się kłócimy często. No ale tato też woli czasem odpuścić i zrobić coś na wyciągarce niż na żywioł iść, a ja wolę iść właśnie na żywioł. Popuszczaj! Ja pierdolę. Niszę, dobrej powie. Czasem, na pewno. Nerwowy. Pilot mi pan, czekaj. Pilot leszek. No to właśnie o to chodzi. Za szybki jest i później... Ale ty go uczysz, czy on ciebie uczy? Nie, zależy kiedy. Ja na pewno ojca nie uczę. Po prostu czasem bywają kłótnie, jak to wszędzie. Na drzewo tak! Oczy w linę i zjadę już! Do zjazdu jest szybszy! No do normy wróci, odpocznie trochę, to do mu humor wróci. Bywają ciężkie chwile. Czasami no, nerwowi są, impulsywni, tak? Tak jak samo, jak tak samo jak my. Praktycznie ja od roku poszukiwałem rozwiązania nowego jakiegoś na potwierdzanie przejazdu. I to jakby no kompletna rewolucja. Jak podejdziecie do drzewa i zobaczycie, na czym polega zdobywanie pieczątki, przystawia się takie pudełeczko wielkości paczki papierosów, taką kostkę, ma potwierdzenie dźwiękiem, ma potwierdzenie lampką LED-ową. To jest dziś premiera tego. Rewelacja, rewelacja, stary. Ta karta wiecznie zamoknięta, ten tusz rozmazany, gdzie nie trzeba było dbać, a tu naprawdę człowiek tylko patrzy, żeby jej nie urwać. To jest coś wspaniałego. Ja jestem z Raciborza, ogólnie tak się zafascynowałem quadami, no że
No, źle by było, jakby mnie tutaj nie było. Chciałem przyjechać zobaczyć, jak tutaj jest, jak to wygląda. Super ekipa jest, fajna, ludzie są bardzo w porządku. No, teren jest też kapitalny, no i no, myślę, że za rok albo już na następnej rundzie już będę tutaj jako zawodnik, nie tylko jako piwik, jako taki zwiedzający. Dobrze zrozumiałem, że przyjechałeś specjalnie 500 km, żeby poglądać, jak to wygląda. Zgadza się, dokładnie przyjechałem, chciałem zobaczyć, jak to jest, jak sprzęty wyglądają, jak są wyposażone. No, jak już wsiadłem ten pierwszy raz na kłada, no to było coś niesamowitego. No i powiedziałem, że w niedalekiej przyszłości pozdrowię wszystko, żeby takiego kłada mieć, żeby wystartować, żeby się bawić fajnie. Koniec. A szczęśliwy? Szczęśliwy, prawdopodobnie. Zobaczymy wieczorem. Drugie miejsce, Kurek Piotr. Wczoraj Oskar przyznał się, że to będzie jego ostatni rajd. Jeżeli wygra ATV Polska, obiecał żonie, że zrezygnuje z tak ekstremalnie trudnych rajdów. Tak, jak się uda zdobyć Puchar Polski, to pasuje i zostaje trenerem. No i nie wiedziałem, że będę wręczał Oskarowi. Oskar Pietrzak! Dlatego, że zrobiłem coś, co było moim celem, marzeniem. Udowodniłem sobie jakby sens tej jazdy, sens tego, aby to robić. Tak jak mówię, no tutaj jest cały czas taka walka, której już nie potrzebuję. No, ja nie mam z tego kasy, nie mam z tego... mam tylko z tego frajdę, wielką frajdę, ale żeby ta frajda nie obróciła się przeciwko mnie. W przyszłym roku zmieniam dyscyplinę sportu. Może będę jeździł na rowerze, a może będę podnosił ciężary, natomiast składam luz. I robię to dla żony i dla rodziny, bo to naprawdę jest ekstrem. Ludzie, uwierzcie, to jest mega ekstrem. Myślę, że na zakończenie sezonu jest bardzo zmęczony i nie wie, co mówi. Tak? Tak, tak. Będzie startował, na pewno będzie startował. Tego brakuje zawsze. Wyprawy są świetne, nauka jest jakaś tam, szkoła świetna, ale jazda w terenie to jest... Czujesz, że się spotkamy z Oskarem już w tym razie. Na pewno, na pewno. Cieszę się, że pod znakami Polskiego Związku Motorowego odbywa się ta piękna impreza. Impreza, która skupia fantastycznych ludzi, zawsze uśmiechniętych, zawsze z radością komentujących nawet trudne chwile na rajdzie. Ludzi, którzy mają pasję. Ktoś, kto ma pasję, zainteresowania, jest człowiekiem ciekawym i z tym człowiekiem warto być, warto z nim współdziałać, warto się spotykać, bo od takich ludzi wiele się uczymy. Państwo jesteście takimi właśnie ludźmi. No jak? No to przyszły rok już trzeba planować. Tak. Dlatego, że tu mam wszystkich swoich znajomych. Tak. Wszystkich ludzi, z którymi chcę się spotykać, rozmawiać, walczyć. No ci ludzie są wspaniali. No.